Kolejne podejście metropolii do spalarni. Dzisiaj znowu rozpoczyna się proces, z którego już raz nic nie wyszło. Przewidujemy, że przestrzeni jest na od 3 do 6 takich instalacji. No, chcemy to po prostu, żeby po ekspercku do tego podejść i rozpocząć ten dialog, rozmowy. Na razie temat spalarni odpadów opiera się głównie na rozmowach. Już raz było blisko rozpoczęcia konkretniejszych kroków, ale wojewoda zablokował możliwość powołania przez metropolię spółki celowej, która miała się zająć budową. Teraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmienia strategię. Dzisiaj przegłosowano uchwałę w tej sprawie. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów w projekt uchwały według druku nr 312. Proszę o oddanie głosu. Zgodnie z nią 26 gmin utworzy grupę zakupową, której celem będzie przygotowanie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Gminy dostaną na to pieniądze. Jako lider podregionu bytomskiego mamy porozumienie ze wszystkimi gminami i teraz będziemy nad tym pracować. Czy to będzie Bytom, czy nie? No myślę, że jeszcze chwila na to jest potrzebna. Pieniądze, które dzisiaj zostały uchwalone, na pewno będą stanowiły taki wkład do dokumentacji, do analiz, do decyzji środowiskowych. Choć o potrzebie budowy spalarni odpadów w metropolii mówi się od kilkunastu lat, to temat nie jest łatwy, bo gdy tylko się pojawia, od razu wzbudza sprzeciw mieszkańców. Prezydent Rudy Śląskiej nie zagłosował za wsparciem grupy zakupowej, bo miasto nie bierze w tym udziału. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami, trzeba mieć wszystkie decyzje, w tym te środowiskowe, gdzie tam też proces konsultacji społecznych jest szeroko posunięty, więc no trzeba rozmawiać, trzeba się zmierzyć z problemem. Jeżeli chcemy być wiarygodni w stosunku do Unii Europejskiej i ograniczać ten strumień odpadów, który idzie na wysypiska. A to właśnie Unia Europejska wymaga, żeby coraz więcej odpadów trafiało do recyklingu. W przeciwnym wypadku Polska będzie płacić kary, a rząd może obciążyć gminy. Co za tym idzie, miasta będą podnosić opłaty za wywóz śmieci, żeby zrekompensować straty związane z karami. Za zeszły rok obowiązywał poziom 25% odpadów przekazanych do recyklingu, natomiast w tym roku już jest 35% i z roku na rok ta wysokość będzie rosnąć. No jest to zatrważające dla nas. Mimo wszystko największe gminy jak Katowice czy Sosnowiec do współpracy przy metropolitalnym projekcie nie przystąpiły. Albo jedna wielka, no jedna to pewnie w województwie śląskim byłoby za mało, ale duża spalarnia, duża termiczna utylizacja odpadów, czyli ekologiczna elektrociepłownia tak naprawdę, bądź czego chyba jesteśmy większymi zwolennikami akurat, jeżeli chodzi o Sosnowiec. Budowa małych, wykorzystując obecnie działające elektrociepłownie, które muszą jak gdyby pracować nad tym, żeby nie płacić kar za emisję. Po przegłosowaniu uchwały metropolia ma w końcu przejść do dalszych działań. Układamy tą grupę zakupową i wybieramy ekspertów, którzy określą nie tylko to, co pan pytał, lokalizację czy możliwości lokalizacyjne, ale i technologię, i ilość, i jakie instalacje. Te mniejsze metropolitalne instalacje powinny mieć przerób od około 25 do 60 tysięcy ton odpadów rocznie. Najwcześniej konkrety dotyczące ich ewentualnej lokalizacji mają być znane w 2025 roku. Zabójstwo w Wodzisławiu Śląskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek przed wejściem do bloku przy ulicy Harcerskiej znaleziono ciało młodego mężczyzny. Reporterzy Radia RMF ustalili, że miało dojść do kłótni pomiędzy 19 i 26-latkiem, następstwem czego było śmiertelne ugodzenie nożem młodszego mężczyzny. Prokuratura jednak nie potwierdza dziś wielu informacji. Tam jest dużo czynności do wykonania. Ona jest no taka dość, może rzekłabym, nie do końca jasna, więc jakby przed wykonaniem czynności, przed przesłuchaniem świadków, oględzinami i całą resztą zdarzeń z całą pewnością nie będziemy informować o żadnych ustaleniach sprawy. Poza tym, że mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce, że mężczyzna pchnięty nożem na terenie Wodzisławia Śląskiego zmarł. Zaplanowana jest oczywiście sekcja zwłok, trwają w sprawie czynności procesowe. Mieszkańcy bloku, przy którym doszło do tragedii, nie chcą się wypowiadać. Poza kamerą przekazali nam, że obawiają się, ponieważ mieszkanie, w którym miało dojść do kłótni, zamieszkują osoby regularnie zażywające narkotyki, a policja miała bywać tam często. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa.
Dworzec w Częstochowie do wyburzenia, wybudowany w 1996 roku, może być jednym z obiektów tego typu z najkrótszą historią. Polskie Koleje Państwowe chcą zastąpić go dużo mniejszym dworcem. W środku dworca jest pusto, lokale wyglądają już na dawno opuszczone, jednak nawet miasto przyznaje, że te plany mogą budzić wątpliwości. Wydatkowanie środków publicznych na nowy obiekt, nawet gdyby on miał być bardziej funkcjonalny, zawsze może być troszeczkę podważane właśnie z uwagi na to, że ten obecny dworzec nie jest jeszcze obiektem starym czy bardzo wyeksploatowanym. Natomiast na pewno nie jest to dworzec w tej chwili w pełni przystający do obecnych realiów. Dla niektórych to symbol, a dla innych relikt przeszłości. Ta bryła szybko się zestarzała, ale ma swoich obrońców, którzy za degradację winią PKP. Występuje na wszelkich plakatach, pocztówkach, w albumach. To jest taki obiekt, którym się chwalimy jako miasto i uważamy, że wystarczający byłby remont wnętrz z dostosowaniem do współczesnych standardów i że obiekt dalej może z powodzeniem pełnić funkcję zarówno dworcową, jak i komercyjną przy odpowiedniej polityce cenowej i po odpowiednim remoncie. Absolutnie nie zgadzamy się na wyburzenie tego obiektu. I wydawaniem pieniędzy na nowy. Ta pani z dyrektor zarządu powiedziała, że to są ich pieniądze, ich budynek i to oni będą decydować, nie my. My się z tym nie zgadzamy, dlatego że PKP nie jest spółką prywatną, to jest majątek publiczny. Kolejowa spółka planów nie zmienia, o czym świadczą wymiany działek z miastem. Miasto odzyska część gruntu na placu Rady Europy, który tak naprawdę użytkuje, bo nie jest to teren bezpośrednio dworca. Polskie Koleje Państwowe mają już gotowy projekt. Jesteśmy na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planujemy, że przetarg na wybór wykonawcy budowy nowego dworca Częstochowa zostanie ogłoszony w pierwszej połowie tego roku. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim kontraktu na realizację tego zadania. PKP chcą wybrać firmę, która jednocześnie wyburzy obecny i wybuduje nowy dworzec. W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. Zostanie wybudowana w pobliżu skrzyżowania ulicy Rysiej i Jerzynowej w południowo-zachodniej części miasta. Decyzję o przekazaniu działki w użytkowanie wieczyste z 80% bonifikatą prawosławnej parafii Świętej Trójcy podjęła kilka dni temu Rada Miejska. Rada Miejska jakby jednogłośnie przyjęła ten wniosek. Cieszymy się, że będzie to realizowane na terenie naszego miasta. A historia jest tym ciekawsza, że teren, który został czy fragment tego terenu, który został przekazany, też pierwotnie planowany był na parafię, co prawda katolicką, natomiast no wiadomo, że z uwagi teraz na tą sytuację, myślę, w kościele katolickim, gdzie tych wiernych nam ubywa, no nie ma potrzeby budowania kolejnego kościoła w Bielsku-Białej, a tak parafia prawosławna znajdzie swoje miejsce. Dla wiernych budowa nowego obiektu ma duże znaczenie, bo do tej pory korzystali oni z uprzejmości katolickiego kościoła Świętej Trójcy. Nabożeństwa odbywały się jednak w soboty. Cerkiew nie będzie duża, będzie miała około 150 metrów kwadratowych powierzchni. Jej budowa nie jest jednak podyktowana napływem uchodźców z Ukrainy. Mało się zmieniła ilość osób, które zaczęły uczęszczać bardziej, na przykład z powodu wojny czy z powodu migracji uchodźców z Ukrainy na tereny miasta Bielsko-Białej. Parafia składa się z Polaków, z Ukraińców, z Greków, z Łemków. Na tej zasadzie, więc tutaj mamy potężną różnorodność. Rozpoczęcie budowy cerkwi ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy, a inwestycja ma się zakończyć w ciągu 3 lat. Bilety za złotówkę na pociąg w Tychach. Od 1 kwietnia ruszy w tym mieście pilotażowy 3-miesięczny program Kolei Śląskich. Bilety będzie można kupić w biletomatach i aplikacjach mobilnych. Na razie ja, jak ze wszystkimi takimi prognozami przed wyborami, podchodzę sceptycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, jak to będzie realizowane, bo wiadomo, takich doniesień medialnych nie zawsze to wychodzi tak fajnie, kolorowo, jak jest w rzeczywistości. Ale oczywiście podchodzę jak najbardziej z dużym entuzjazmem do takiej inicjatywy. No i sam jestem ciekaw, jak to zostanie gorąco, mam nadzieję, przyjęte przez mieszkańców. Ja nie słyszałem. A jak pan ocenia taki pomysł? Na razie pilotażowo tutaj w Tychach. Nie, no wydaje mi się, że fajnie, nie? Taka promocja się też uda tam dla ludzi i tak dalej. To dobra cena? Za złotówkę? Wydaje mi się, że jak za darmo. Z promocji skorzystają pasażerowie na trasie Tychy-Lodowisko, Tychy-Żwaków. Złotówkę będzie kosztować przejazd pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą przystankami. To na razie pilotaż, ale Koleje Śląskie nie wykluczają, że takie rozwiązania zostaną wprowadzone w innych miastach.
Będziemy sprawdzać, czy odpowiada ona przede wszystkim naszym pasażerom. Ten program nazywa się Metro i nie przypadkowo, bo nie wiem, chcielibyśmy, żeby nasi pasażerowie korzystali z kolei śląskich coś na zasadzie metra, czyli takiej szybkiej kolei miejskiej, gdzie rzeczywiście możemy się poruszać, zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi stacjami w takiej bardzo mocno preferencyjnej opłacie. Warto jednak pamiętać, że biletu nie będzie można kupić z wyprzedzeniem, a tylko tego samego dnia, a jego ważność będzie wynosić 20 minut. Kilka najpopularniejszych utworów, do których słowa napisał pochodzący z Sosnowca Jacek Cygan, w internetowym głosowaniu wybrali sami mieszkańcy regionu. Ławka słynnego sosnowiczanina stanęła w Parku Sieleckim tuż przy Zespole Szkół Muzycznych i gra bez względu na warunki pogodowe. Ja nie będę zdradzał tytułów, ja uważam, że najlepiej tam po prostu podejść do Parku Sieleckiego, usiąść na ławce, włączyć sobie tą muzykę i tak spędzić miło troszeczkę czasu. Dla nas pokolenia, chyba już można powiedzieć w wczesnym wieku średnim, to te piosenki są znane, natomiast ci młodzi zdecydowanie muszą się z tym zapoznać, a przecież Jacek Cygan, chłopak z Sosnowca, chłopak z Niwki, to jest bardzo znana postać, wspaniały tekściarz, no i chcieliśmy go w ten sposób w naszym mieście honorować. Multimedialna ławka Jacka Cygana to jeden z elementów zeszłorocznych obchodów 120-lecia miasta i 70. urodzin autora tekstów, który jako honorowy obywatel Sosnowca ma też mural ze swoim wizerunkiem. Jak zapowiada Miejski Klub Jana Kiepury, w tym roku wizyt Jacka Cygana możemy spodziewać się jeszcze kilku, ponieważ poeta z Sosnowca aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnego miasta. Ciągle coś się pojawia, my z panem Jackiem współpracujemy bardzo blisko. W sobotę żeśmy mieli również okrągłą rocznicę, 20. rocznicę, jubileuszową rocznicę Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Intermuza. Pan Jacek zawsze przewodniczy i zawsze prowadzi ten festiwal już od wielu, wielu lat. Tysiąc utworów, spośród których mogli wybierać internauci, wskazał Jacek Cygan, a swój głos oddało ponad 10 tysięcy osób.